Wracamy do Państwa w telewizji Polsce.pl wieczór. Już dzisiaj reklamowałam Państwu nowe wydanie sieci, ale zrobię to jeszcze raz, bo ukazał się tam wywiad z panem mecenasem Jerzym Kwaśniewskim o dwóch instytucjach, urzędach do spraw dzieci. Jeden działa w Niemczech, drugi działa w Norwegii. Więcej jest o tym norweskim, ale w ubiegłym tygodniu mieliśmy w Parlamencie Europejskim debatę na temat działalności niemieckiego Urzędu do Spraw Dzieci. I dużym zaskoczeniem było wystąpienie polskiej europosłanki Julii Pitery, która jako jedna z nielicznych, a chyba nawet jedyna z deputowanych, którzy brali udział w tej debacie, zajęła stanowisko broniące urzędu niemieckiego, mówiąc, że jest to sprawa polityczna, że to są wewnętrzne sprawy Niemiec, że ona nie widzi tutaj żadnych niebezpieczeństw, że powinny być wyroki sądu, a w tym raporcie nie ma. I bardzo to zbulwersowało pana ministra Michała Wójcika, wiceministra sprawiedliwości, który zabiega od wielu miesięcy o to, aby sytuacja polskich dzieci, polskich rodzin, ale nie tylko, bo także przedstawicieli innych narodowości w Niemczech polepszyła się. I mamy właśnie na linii pana ministra Wójcika. Dzień dobry, panie ministrze. Dobry wieczór właściwie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór państwu. Panie ministrze, bardzo zbulwersowało pana stanowisko Julii Pitery w Parlamencie Europejskim. Bardzo mnie zaskoczyło, dlatego że jest to poseł wybrany w Polsce do Parlamentu Europejskiego. Mamy do czynienia z sytuacją, w której praktycznie rzecz biorąc dzisiaj prowadzimy trudne rozmowy w Brukseli na temat zmian, które przygotowała Polska, Węgry i Łotwa do rozporządzenia Bruksela 2 bis. Chodzi o wprowadzenie takiego przepisu do prawa wspólnotowego, który pozwoli w momencie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych zawsze zachować tożsamość dziecka, a więc jeżeli mowa jest o obywatelce Polski czy dziecku, chłopczyku z Polski, który ma, tam jest takie określenie close connection, czyli ma jakieś bliskie powiązania na przykład z Polską, no to wówczas powinno być takie dziecko umieszczone w rodzinie, gdzie ta tożsamość jest zachowana. I teraz dyskusja w Parlamencie Europejskim, gdzie nagle staje posłanka z Parlamentu Europejskiego, posłanka Platformy Obywatelskiej Julia Pitera i atak jest tak naprawdę na tą naszą propozycję. No bo przecież jeżeli staje się rzecznikiem tych instytucji, to niezależnie od tego, że ta sytuacja dzisiaj już jest lepsza trochę, bo uległo to poprawie w ciągu ostatnich 3 lat w relacjach pomiędzy Polską i Niemcami w kontekście oczywiście działania jugendamtów, to jednak Komisja Europejska ma prawo dokonać takiego sprawdzenia. Julia Pitera temu się sprzeciwiła. No właśnie, ale przecież jeszcze w listopadzie chyba ma być głosowana ta rezolucja, ale jeszcze wcześniej Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję w sprawie Barnevernetu, czyli norweskiego Urzędu do Spraw Dzieci, który jest zbudowane na trochę podobnej zasadzie jak niemiecki, zresztą wzorce czerpano stamtąd. I tam sprawą zasadniczą była kwestia tego, żeby właśnie kwestia biologicznego pochodzenia dziecka była zachowana. W tym wywiadzie, o którym wspomniałam, prezes Ordo Iuris, pan Jerzy Kwaśniewski, mówi o tym, że to są dwa zupełnie różne modele państwa, stosunku państwa do rodziców, że i Niemcy, i Norwegia, Holandia, Belgia, troszeczkę Francja, one chcą, żeby rodzice wychowywali dzieci i zachowywali się zgodnie z tym, jak państwo chce. Natomiast nasz model między innymi wychowania jest taki, że to rodzice są najważniejsi i że jeżeli już się umieszcza dziecko w rodzinie zastępczej, to nie po to, żeby ono już tam spędziło resztę swojego dziecięcego i młodzieńczego życia, tylko żeby mu stworzyć możliwości powrotu do jego rodziny, pomóc tej rodzinie, z której go zabrano. Tak, i my tu współpracujemy także z Ordo Iuris w tym zakresie. Problem dotyczy wielu państw Unii Europejskiej tak naprawdę, a także państw poza Unią Europejską, które blisko współpracują z Unią Europejską. Rzeczywiście nie ma takich regulacji wspólnotowych i to jest podstawowy problem, który od wielu lat pojawia się w dyskusjach na temat właśnie tożsamości dziecka. Ta tożsamość dziecka jest określona w Karcie Praw Dziecka w 2 przepisach, w artykule 8 i 20. Jest napisane właśnie, czym jest ta tożsamość dziecka, że to jest właśnie język, to jest kultura, tradycja, to jest religia, to są te bliskie więzi jakieś z państwem. I w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji trudnej, w której dziecko musi być umieszczone w jakiejś rodzinie zastępczej, no to są państwa, które regulują to, właściwie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej według siebie.
Unia Europejska nie ma takich przepisów. Wobec tego my jako Polska, no w związku z tym, że liczne były sytuacje, w których dzieci są, były, są umieszczane w instytucjach, na przykład pieczy zastępczej, gdzie nie mówi się w języku polskim, że to jest trauma, gehenna dla takiego dziecka. W związku z tym podjęliśmy walkę o wprowadzenie takich przepisów do prawa wspólnotowego. Miałem okazję być w Niemczech, rozmawiać na ten temat. To była moja pierwsza zagraniczna wizyta. Miałem okazję być w Wielkiej Brytanii, rozmawiać o tym. W Norwegii byłem. Kilkanaście dni temu zakończyłem wizytę w Holandii na ten temat. Byłem także w Parlamencie Europejskim i nawet w Komisji Europejskiej. W Parlamencie Europejskim w czasie wysłuchania mówiłem o prawach człowieka, o tym, o czym często Unia Europejska, niektórzy politycy sygnalizują, że w Polsce mamy problem z praworządnością, odwołują się do pewnych wartości, na których oparta jest Unia Europejska. Jest to kwestia dotycząca praw człowieka. No, oczywiście z tym polemizujemy, nie zgadzamy się. Natomiast no, jeśli przyjąć umieszczanie na przykład dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej właśnie niezgodnie z tożsamością danego dziecka, to można mieć wątpliwość, czy te prawa dziecka są zachowane. I w związku z tym ta debata, która była w Parlamencie Europejskim kilka dni temu, no była w istocie debatą o praworządności. I ona została wywołana tak naprawdę wieloma skargami, które zostały skierowane do Komisji Petycji w Parlamencie Europejskim. I przewodnicząca tej komisji, Szwedka, pani Wilström, ona właściwie była autorką tej rezolucji, projektu rezolucji, wniosła to do Parlamentu Europejskiego, bo jest to problem i to jest problem, który dotyczy wielu państw w Unii Europejskiej. Proszę o to, żeby jednak Komisja Europejska sprawdziła te mechanizmy, sprawdziła procedury, zajęła stanowisko w tej sprawie. I to najbardziej dziwi, że poseł do Parlamentu Europejskiego, pani Julia Pitera, potrafiła stanąć jakby w obronie tych instytucji. Ona się powołała na kilka danych, którymi posłużyła się pewnymi danymi, natomiast one nie są po pierwsze pełne, po drugie ona, nie słyszałem przynajmniej w ciągu 3 lat ostatnich, kiedy jestem ministrem, żeby się zainteresowała tymi sprawami, przynajmniej tymi, które są w resorcie sprawiedliwości. Może ona interesuje się gdzie indziej tymi sprawami w resorcie sprawiedliwości. Na pewno nigdy nie przewinęło się nazwisko pani Julii Pitery. Co więcej, no widzę, że trochę rozdrażniło ją to stanowisko nasze zajęte kilka dni temu, bo dzisiaj pani Pitera napisała list do mnie, że zażąda pewnych, nie będę oczywiście ujawniał całej treści, bo nie warto też wszystkich tych zdań, które się tam znalazły. Natomiast już zasygnalizowała, że wystąpi o dostęp do informacji publicznej, do pewnych danych, którymi my się posługujemy zapewne. No ale to dobrze, to dobrze, taka debata jest potrzebna. Myślę, że trzeba głębiej jeszcze wejść w tę tematykę, pokazać też, jakie poprawki złożyła do tej rezolucji, chcąc właściwie ją obciąć ku zdumieniu bardzo wielu osób, nie tylko parlamentarzystów polskich, bo ludzie wiedzą, że z tym jest problem. Oczywiście nie taki, jak mówię, jak 3 lata temu, kiedy rozpoczynaliśmy tę pracę, ciężką pracę, to pamiętam, że nawet w tym wydziale były zaledwie 2 osoby, które zajmowały się wszystkimi sprawami uprowadzeniowymi i opiekuńczymi w Ministerstwie Sprawiedliwości. A przecież kilka milionów Polaków żyje za granicą. To jest duży problem. To nie jest taka mała skala. Dzisiaj 16 osób się zajmuje takimi sprawami. Specjalnie wydzielony wydział. Część osób zajmuje się sprawami niemieckimi. To są prokuratorzy akurat. 2 prokuratorów, którzy tylko tymi sprawami się zajmują. I organizujemy różnego rodzaju spotkania. Dobre spotkanie chociażby kilkanaście dni temu w resorcie spraw zagranicznych z urzędnikami z instytucji Jugendamt. Bardzo dobre spotkanie, żeby pokazać im polski system, jak on funkcjonuje, żeby przełamać pewne bariery, które nas dzielą. No ale ten głos był głosem, w moim przekonaniu, zupełnie nie na miejscu. On tak naprawdę godzi w relacje nasze polsko-niemieckie w tym zakresie. Próbuje wykrzywić jakby te relacje. Z drugiej strony, no to jest głos zupełnie nie na miejscu w momencie, kiedy pracujemy nad rozporządzeniem. No bo dzisiaj każdy może zapytać, to jakie w końcu jest stanowisko Polski w tej sprawie? My jako rząd walczymy o to, żeby dzieci były umieszczane zgodnie z tożsamością, a staje poseł do Parlamentu Europejskiego, ni w PiO, ni w IPO, po prostu nagle posługuje się
posługuje się jakimiś sformułowaniami, które godzą w te nasze propozycje. Być może nieuważnie przeglądałam zapis tej dyskusji w Parlamencie Europejskim, ale nie zauważyłam, żeby przedstawiciel Niemiec zabierał głos w tej sprawie. Napisałam nawet na Twitterze, że Niemcy nie musieli bronić Jugendamtu, bo zrobiła to za nich Julia Pitera, co się spotkało z bardzo żywym oddźwiękiem wśród internautów i dość krytycznymi głosami. Ale panie ministrze, a zmieniło się coś, bo kiedyś, to znaczy tak, ja wiem, że dzięki tym wysiłkom ze strony i Ministerstwa Sprawiedliwości i Ordo Iuris coraz powszechniejsze w Niemczech stawało się jednak krytyka działań Urzędu do Spraw Dzieci i nie tylko politycy, ale także eksperci już się przychylali do opinii, że trzeba coś z tym zrobić, że to tak nie może działać. Pamiętam te czasy, kiedy nawet jeżeli dziecko polskie było umieszczane w rodzinie zastępczej, która nie była rodziną polską, rodzice nie mieli prawa w tych momentach, kiedy dostawali zgodę na widzenie się z dzieckiem, mówić po polsku ze swoim dzieckiem. To się zmieniło? Zdarzają się takie sytuacje, niestety, bo zawsze interpretacja przepisów może być różna. Niestety w różnych krajach niektórzy przyjmują, pokażcie nam podstawę prawną, która zobowiązuje do tego, żeby kontakty odbywały się zawsze w języku danego dziecka. Tak my mówimy, to karta praw podstawowych chociażby. To dla nas jest niezwykle ważna sprawa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest udział polskich dyplomatów na wszystkich szczeblach, jakby nawet w postępowaniu wykonawczym, żeby zawsze przedstawiciel Polski, konsul w tym przypadku, który zazwyczaj w placówce dyplomatycznej zajmuje się takimi sprawami, żeby zawsze brał udział. Ale to praktyka jest różna w różnych krajach, trzeba sobie to jasno powiedzieć. Dlatego mówię, dzisiaj prowadzimy tą bardzo zawziętą walkę. Mamy część państw Unii Europejskiej, które zdecydowanie popierają nas. To jest chociażby właśnie, to są Węgrzy, to jest Łotwa, to są Czesi, Słowacy, Rumunii, Bułgarzy, Portugalia chociażby. Są też kraje, które kategorycznie sprzeciwiają się jakiejkolwiek zmianie. A pamiętajmy, że rozporządzenie musi być przyjęte jednomyślnie. To jest bardzo trudne rozporządzenie. Ono porusza bardzo wiele kwestii, między innymi te kwestie. Prezydencja austriacka wskazała 32 obszary takie problematyczne, można powiedzieć. I jednym z tych obszarów jest właśnie ten, o którym rozmawiamy. Więc ja się spotykam z ambasadorami w tej sprawie, rozmawiamy na ten temat. A jak mówię, niedawno miałem okazję być zgodnie z prośbą naszych rodaków mieszkających w Holandii i rozmawiać w Holandii na ten temat. I też przekonując do tej argumentacji naszej, co to znaczy tożsamość dla nas, jak to jest ważne dla nas jako Polski. No i tutaj taki cios, można powiedzieć, w plecy, zupełnie niespodziewany od parlamentarzysty europejskiego, który przecież wybrany został w Polsce. Mówię tutaj o pani Julii Piterze. Ja jeszcze wracając do tych regulacji, które funkcjonują w tej chwili w Europie i relacji w tym kontekście, chciałem pokazać chociażby relacje z Wielką Brytanią. W Wielkiej Brytanii, jeżeli mamy jakiś problem właśnie z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej, zazwyczaj jest tak, że jeżeli toczy się sprawa w sądzie, to organ centralny, czyli Ministerstwo Sprawiedliwości, przekazuje informację do nas, że jest takie postępowanie w sprawie dziecka, które jest, ma obywatelstwo polskie, tak związane jest tutaj z Polską. I wówczas my szukamy takiemu dziecku rodziny zastępczej. I to może być i w Wielkiej Brytanii, może być w Polsce. W pierwszej kolejności szukamy wśród krewnych, odsyłamy do Wielkiej Brytanii. Oczywiście sąd brytyjski sprawdza, bada wywiad środowiskowy, który w Polsce był robiony. I ta współpraca jest bardzo dobra. Naprawdę da się świetnie współpracować w tym zakresie. Natomiast część państw nie wypracowało tego modelu. Nie udało nam się do tej pory tego modelu wypracować. I stąd te wizyty studyjne, które odbywają się do Polski, między innymi właśnie urzędników Jugendamt, czy teraz jak byłem w Holandii, zaprosiłem również ekspertów holenderskich, żeby zobaczyli polski system, żeby im pokazać też te doświadczenia nasze z Wielką Brytanią. No ale to są, jeszcze raz, cały czas chcę podkreślić, to jest bilateralna współpraca, a trzeba to systemowo zmieniać i stąd ta dyskusja i stąd ta debata w Parlamencie Europejskim, niezwykle ważna, bo przecież wiele dramatów było, gdzie w tle pojawiał się Jugendamt. To nie są ostatnie miesiące czy lata, wiele, wiele lat różnego rodzaju. Panie ministrze, musimy już kończyć naszą rozmowę. Ja mam tylko nadzieję, że
ta reakcja, negatywna reakcja na wystąpienie pani Julii Pitery, która pojawiła się i w internecie, i w mediach, i w opiniach Polaków, jednak może coś daje jej do myślenia i że jednak argumenty rządu polskiego będą znacznie bardziej ważone niż argumenty jednej europosłanki. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dobranoc. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Proszę państwa, i tak dobiegliśmy do końca naszego programu. Mam nadzieję, że z zainteresowaniem słuchali państwo naszych gości, bo każdy miał coś ciekawego do powiedzenia. My się spotkamy w poniedziałek, jak zwykle o 20:00. Zapraszam serdecznie. Dobranoc.